Podasz, Gospodzie, usłabszym robom Bożym, wsiędzie pogrebiennym i sotwory im wiecznoju pamia. Dzisiaj byliśmy świadkiem pięknej uroczystości. Byliśmy świadkiem tego, jak mieszkańcy Nowego Dworu z całymi honorami i z całą tutaj piękną mszą i obrządkiem pochowali jeden z pierwszych mieszkańców, czyli prawdopodobnie swoich przodków tutaj na cmentarzu. Dzisiaj już możemy troszeczkę więcej powiedzieć na temat wyników badań wykopaliskowych. Wiemy, że cmentarz pochodził z pierwszej połowy XVI wieku, co nam datują monety znalezione w grobach. Też wyniki analiz antropologicznych nam wskazują, że ta społeczność, która tutaj żyła, była bardzo żyjąca w jednym miejscu. Oni za bardzo też nie kontaktowali się na zewnątrz. To widać po zmianach na kościach, to widać po szkielecie ludzkim. Z szczątków odkryliśmy łącznie pełnych szkieletów 94. Samych minimalna ilość osobników na cmentarzysku w tym obszarze, którym badaliśmy, to jest co najmniej 120 szkieletów. Bardzo duża jest przewaga dzieci, co jest normalne przy cmentarzyskach właśnie nowożytnych, kiedy nie było tak dużej opieki dla młodych matek i dzieci tak naprawdę umierały całkiem dużej ilości. To jest normalne. Niestety dzisiaj cieszymy się tymi przywilejami właśnie nowoczesnej medycyny. Oni tego nie mieli. Też możemy powiedzieć, że cierpieli niestety. Niestety cierpieli na pewne choroby. Mamy ślady gruźlicy, mamy ślady innych też chorób takich zakaźnych, oddechowych. Co nam wskazuje, że Nowy Dwór gdzieś właśnie w XVI-XVII wieku był świadkiem jednej z epidemii. Tylko ta epidemia nie mogła być taka wielka, że wszystkich ludzi chowano w masowych grobach, tylko był raczej jej przebieg był nieduży, stopniowy. Przez to też to widać po pochówkach, gdzie te pochówki były pojedyncze i składane są im honorami. To, co ja się cieszę po samych badaniach, to jest to, że mieszkańcy tak nam bardzo pomagali i tutaj ksiądz Józef, i tutaj gmina, i wszyscy, którym bardzo w tym momencie dziękuję. Tak naprawdę to jest jeden etap zakończony, ale drugi etap jest przed nami. Bo w trakcie badań, za pomocą badań geomagnetycznych, odkryliśmy prawdopodobnie relikty cerkwi, która tutaj stała w 1530 roku. Cerkwi, która była znana w samym środku tego cmentarzyska. Będziemy się starać w przyszłości na pozyskanie środków zewnętrznych, żeby przeprowadzić badania, żeby ją odkryć na nowo, przywrócić ją dla Nowego Dworu. I mamy nadzieję, że to się uda. Nowe badania cerkwi, które odkryliśmy, mogą się rozpocząć za około 1-2 lat. To w zależności od tego, jak pójdzie postępowanie administracyjne do wpisania terenu do rejestru zabytków. Od tego wszystko zależy. Bo kiedy teren zostanie objęty dobrą ochroną, wtedy będziemy mogli myśleć i działać dla przyszłości. To znalezisko archeologiczne, które zostało znalezione podczas prac budowlanych w Nowym Dworze, dało nam potwierdzenie faktów historycznych, mianowicie, że chrześcijaństwo, zarówno parafie rzymskokatolickie, jak i prawosławne istniały tu już od XVI wieku. Prace te odkryły historię Nowego Dworu, historię naszych okolic, historię pierwszych osadników tej miejscowości. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że prace te zostały rozpoczęte i mam nadzieję, że będą kontynuowane, bo historia naszej miejscowości, naszej gminy jest bardzo ciekawa. Ponad 100 grobów wykopano. Dzisiaj zakończyły się prace i dzisiaj odbył się pogrzeb na cmentarzu prawosławnym. Ale właśnie w tym miejscu, gdzie były wykopaliska, zostało ustalone, że był cmentarz prawosławny już w 1530 roku. To jest potwierdzeniem tych słów, które napisał w biuletynie konserwatorskim
konserwator zabytków, że w 1530 roku już w tym miejscu istniała cerkiew. Archeolodzy nie tylko odkryli szczątki, ale odkryli też fundamenty starej tej cerkwi, która w tym miejscu stała. A wtedy właśnie chowano zmarłych przy świątyniach. No i jestem szczęśliwy, że po turbacjach wrócili one na swoje miejsce, tam gdzie powinni spoczywać. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję.